teatrze współczesnym będzie można zobaczyć garbusa Sławomira Mrożka. Czym jest ten garbus? Proszę pana, czym jest ten garbus? No to powtórzę to, dzisiaj powiedziałem to z dwa razy. Jest katalizatorem. Jest człowiekiem, który normalnie byłby niepozornym od podającym do stołu człowiekiem, ale przez swój garb nagle stał się kimś wyjątkowym. Jest człowiekiem, który przyspiesza reakcję, który wywołuje i wyzwala reakcję w ludziach, ich refleksje, ich myślenie, ale najczęściej okazuje się, że panikę i paranoję i lęk, ta jego odmienność powoduje i powoduje najróżniejsze, najdziwniejsze rzeczy i sytuacje i prowokuje do strasznych następstw tylko od takiej sobie normalnej obecności. Brzmi bardzo poważnie. No bo to jest poważna sprawa, ponieważ żyjemy w innych czasach oczywiście, to jest truizm teraz, niż Mrożek, on nie przewidywał tego, co się dzieje, ale nasze otoczenie i społeczne, i polityczne na tyle się zmieniło i też poszło w tym kierunku, że inność, obcość, odmienność, no to są poważne problemy i w naszym kraju, i w krajach ościennych, naszych europejskich, a ta paranoja, która tutaj wśród naszych bohaterów odzywa się, wybucha i ma miejsce, w reakcjach w naszym kraju, w naszej rzeczywistości na inność, na odmienność wywołała równie podobne lęki, obawy, może i fobie, no i przestrach na pewno. Może te lęki współcześnie to bardziej media kreują i wywołują. Tak, niewątpliwie też myślę, że one w tym pomagają, czy tak zwana ogólna atmosfera. Natomiast tu jest też pokazane, jak niewiele trzeba, ażeby uruchomić nieprzewidywalny ciąg zdarzeń, ażeby uruchomić małą śnieżką wielką kulę, która się toczy i kończy się lawiną, która burzy, zdawałoby się, bardzo trwałe związki wieloletnie, partnerskie, małżeńskie, która doprowadza do śmierci, do lęku, do przerażenia. No i no nie będę zdradzał całego. To wszystko przez niepozornego garbusa? Tak, który chodzi właściwie z Bogu ducha winny, sympatyczny, zaprasza, podaje do stołu, ale samo to, że ma garb i tak różni się od nas normalnych, tak zwanych, no to wystarczy już, żeby uruchomić. Tak, to Kapuściński pisał o tym podejściu, że jedne plemiona uważają się za lepszych od innych i pytanie czemu? Wie pan, no to jest akurat w naszej Europie, gdzie za każdą rzeką jest inne plemię, to pokazuje nam też, do czego to może doprowadzić, takie właśnie paranoiczne myślenie, bo za rzeką są teoretycznie inni ludzie, gorsi, źli, inaczej się ubierający, mówią innym językiem, no to musimy coś im zrobić, tym bardziej, że ich Bóg prawdopodobnie jest gorszy od naszego Boga, my jesteśmy mądrzejsi od nich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no i to ciągnie za sobą konsekwencje, a w naszej Europie, z naszą historią, no to wszyscy mniej więcej powinniśmy wiedzieć, do czego to prowadzi. Niektórzy mają też problemy z rozpoznawaniem niewinności. Tak, ale nie rozumiem. Niewinności właśnie, że to człowiek z garbem, który może być niewinny, niepozorny, a wywołuje. Tak, wie pan, no w tym zalewie tych w ogóle nieszczęść i zagrożeń tak naprawdę idziemy i tylko myślimy, czy już, czy ten, ta, nie, on mi może przyłożyć, ten jest niebezpieczny. Sami to projektujemy w swojej głowie tak naprawdę. Póki nie poznamy rzeczy, nie zapalimy światła w pokoju, boimy się każdego skrzypnięcia, każdego, wie pan, kropli spadającej wody. Jak zapalimy światło, okazuje się, że strach ma tylko wielkie oczy. Rodzi to tragikomiczne sytuacje, czy pewne absurdy, z których Mrożek słynął. Tak, no to jest od tego specjalistą. On był bardzo bacznym i czujnym obserwatorem i szczególnie właśnie głęboko wchodził w tak zwanych normalnych mieszczan i pokazywał, że ci normalni mieszczanie to są, jak pisano też w wierszach, straszni mieszczanie. No. Pytanie, czy z kogo się śmiejemy, czy z samych siebie się śmiejemy? Zawsze z samych siebie powinniśmy, bo to jest coś, co pozwala nam myśleć, jakieś spotkać się z sobą samym i zdobyć się na pewną refleksję, bo śmiać się z innych, no to no, prosta sprawa. No. Czy Polacy śmieją się z samych siebie, czy też mają czasem z tym problem? No myślę, wie pan, że tak, wszyscy. Niektórzy się śmieją, niektórzy nie. No, to jest rzecz, która wymaga odrobiny wysiłku i dystansu do siebie samego. Czy to, że sięgacie po klasykę Mrożka, trochę zapomniany tekst, czy z tymi współczesnymi tekstami jest problem, że trzeba sięgnąć po Mrożka? Nie mam pojęcia. Wiem tylko jedno, że Marek Fiedor jest człowiekiem, który lubi właśnie takie nazwiska jak w tym przypadku Mrożek, ale i Różewicz.
to są Kajzar, to są ludzie z tych lat 70., 60., którzy byli naszymi największymi. Ja pamiętam, że myśmy jeszcze w liceum i później czekali na każdą nową sztukę. Ach, Różewicz coś napisał, co to będzie i tak dalej, i tak dalej. To byli ponadczasowi autorzy. Tylko pytanie, czy ten garb Mrożka stanie się czymś kultowym na miarę, nie wiem, nosa, na przykład u Gogola, który też... Jeżeli ta sztuka byłaby tak znana jak nos, myślę, że tak, ona zasługuje absolutnie na to, ponieważ to jest rzecz, która dotyka najważniejszych rzeczy, które są w nas, które są zawsze, niezależnie od tego, czy to są lata 30. XX wieku, czy lata 50. wieku, 17. Tacy jesteśmy, tak samo boimy się, tak samo czujemy, tak samo płaczemy, tak samo chcemy kochać, tak samo chcemy być wielcy, sławni i tak dalej, i tak dalej. Czy próbujecie uwolnić ten garb od zapomnienia, przypomnieć o nim? No to nigdy dość takich dzwonków alarmowych. Jeszcze w takim naszym normalnym życiu komórkowym, gdzie wszyscy są, wie pan, wpatrzeni w gierki, inne bzdurki i pasjanse, pająki, dobrze jest czasami tak delikatnie tylko potrząsnąć, powiedzieć halo, halo, to życie jednak polega na czymś innym, toczy się gdzie indziej, nie tylko w internecie, nie tylko w telefonie. Przypomnijmy sobie, bo tak naprawdę jak spotkamy drugiego człowieka, no to gierką nie załatwimy. Musimy zacząć z nim rozmawiać, musimy zacząć go kochać, nie wiem, nienawidzić, uciekać, bać się i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, często to rodzi tą nienawiść albo ten lęk. No to też, ale to wie pan, no można powiedzieć jedno, edukacja. Jeżeli więcej... Teatr edukuje? No ja bym chciał, żeby tak było, ja bym chciał, żeby był ważny, przynajmniej w mojej młodości. Czyli nie jest? Nie, aż tak nie. Ja bym chciał, żeby tak było, ponieważ ja między innymi dlatego przyszedłem do teatru, że on zajmował się ważnymi sprawami, kiedy byłem licealistą i chodziłem. Dla mnie byłem poruszony po każdym spektaklu obejrzanym, bądź po przeczytanej książce, która była adaptowana na scenę. Nie sądzę, żeby nie był. Ci mądrzy, nie wszyscy, ale ci mądrzy reżyserzy i przede wszystkim mądrzy autorzy, którzy są brani do realizacji, no gwarantują to, że muszą wzbudzić refleksję. Czy najlepsze komedie albo dobre komedie powstają często w kontrze? Kontrze do współczesnych czasów, do problemów. Tak, jak najbardziej, no bo one też cały czas dotykają. Żeby śmieszyć, muszą dotknąć prawdy, istoty nas samych, no. A to jest najważniejsze, no bo jeżeli jesteśmy ludźmi i piszemy tylko i rozmawiamy o ludziach, no to jest najważniejsze zobaczyć bardzo celnie to wszystko, co siedzi w nas. A jeżeli to jest zabawa, jeszcze lepiej, bo łatwiej wejdzie do człowieka, który na to patrzy. To jeszcze proszę garb pokazać. Proszę bardzo.